jest genialny. Stworzył go taki Portugalczyk Nunonina, który ma sieć 7 klinik na całym świecie. I to są tak zwane wieże częstotliwości. I to to oczyszczanie jest, słuchajcie, kluczowe, dlatego że to nas oczyszcza ze wszystkich szkodliwych substancji, nadmiaru antybiotyków, pestycydów, no po prostu wszystko, co w naszym organizmie nam szkodzi. Mamy tutaj balans, równowagę, wszystkie te programy są bardzo ważne. Ja o każdym z nich mogłabym opowiedzieć, ale teraz to tak pokrótce, prawda? Lecimy następny. Fitness czy bóle psychika, bo to też fitness. Jest ważne. Patrzcie, to jest ważne dla fitnessu, bo mamy na przykład bóle pleców, tak? To jest w fitnessie, tak? Mamy tutaj stawy, mamy bezsenność, migreny, ząb, no dobra, to są takie ogólne rzeczy. Depresje, czyli choroba depresje, naszych tak, czasów. No tak, naprawdę, to jest choroba naszych czasów. Wiecie, że Polska i polskie dzieci popełniają samobójstwa najczęściej. Tutaj na naukę, do egzaminów i tak dalej, tutaj mamy fitness i tutaj mamy wagę ciała, mięśnie, krążenie, wydolność, siła, wytrzymałość, regeneracja i głęboka relaksacja, nie? To mamy te programy na fitness. Tutaj mamy praca, sen i tu mamy po prostu wyczerpanie, zmęczenie. Pozytywne i widzicie, myśli. Zobaczcie, niby to nie jest w kategorii fitness, ale tak naprawdę każdy człowiek jest wyczerpany i zmęczony, a w branży fitness zwłaszcza, sądzę. Zwłaszcza tak. Pracujących w branży fitness. Mhm. Popatrz, mamy ekstremalny stres na przykład, tak? Okej, okay. Dalej? Równowagę psychiczną mamy i tutaj mamy różne programy na zadowolenie i tak dalej, na dobre samopoczucie. Tu wam się pytała, dlaczego tak zadowolona. Tu wam jeszcze pokażę, bo ominęłam naukę i to też jest bardzo fajne, bo tutaj mamy programy na koncentrację i pamięć. I może nie każdy w branży fitness zdaje egzaminy, ale egzaminem jest też na przykład rozmowa o pracę, tak? Gdzie to jest dla nas tak stresujące jak egzamin. Natomiast też mamy kłopoty z koncentracją, a tu mamy programy na koncentrację i na pamięć. Była u mnie wczoraj 40-letnia klientka, która na przykład mówiła, że